Na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego likwidacji uległo Księstwo Warszawskie. Z Wielkopolski i Kujaw stworzono zależne od Prus Wielkie Księstwo Poznańskie, natomiast ziemię chełmińską bezpośrednio włączono do Prus. Kraków wraz z najbliższymi jego okolicami stał się autonomiczną Rzeczpospolitą Krakowską. Z pozostałych ziem stworzono zależne od Rosji Królestwo Polskie. Od tego momentu wszystkie dawne ziemie polskie znajdujące się we władaniu Austrii określano mianem Galicji. Królestwo Polskie, nazwane również Królestwem Kongresowym lub Kongresówką, było monarchią związaną unią personalną z Rosją. W ten sposób car Aleksander I stał się równocześnie królem Polski. Królestwo otrzymało konstytucję, dającą władcy bardzo duży katalog uprawnień. Miał prawo składać projekty ustaw, pełnił władzę wykonawczą, był głównodowodzącym armii i prowadził politykę zagraniczną. W wypadku jego nieobecności władzę w jego imieniu pełnił namiestnik. Jednak w rzeczywistości kontrola nad królestwem spoczywała w rękach brata cara, wielkiego księcia Konstantego. Konstytucja gwarantowała wszystkim obywatelom równość wobec prawa, wolność religii, druku oraz nietykalność osobistą. Władza ustawodawcza należała do Sejmu, który składał się z króla, senatu i izby poselskiej. Sejm w ramach swoich kompetencji decydował o budżecie państwa i podatkach. Funkcję rządu pełniła Rada Administracyjna, na czele której stał namiestnik. Teoretycznie konstytucja dawała królestwu dużą swobodę, jednak faktycznie od początku nie była przez cara traktowana poważnie. Utworzone w ramach Prus Wielkie Księstwo Poznańskie uzyskało ograniczoną autonomię. Język polski, obok niemieckiego, był językiem urzędowym. Od 1824 roku funkcjonował Sejm Prowincjonalny, w którym obrady toczyły się w języku polskim. Rzeczpospolita Krakowska była obszarem autonomicznym, znajdującym się pod protektoratem, czyli kontrolą, trzech państw zaborczych. Nie mogła prowadzić samodzielnej polityki zagranicznej, ale równocześnie nie mogły na jej terenie stacjonować wojska państw zaborczych. Ustrój gwarantowała konstytucja, zapewniająca równość wobec prawa, niezależność sądownictwa oraz wolność osobistą chłopów. Ziemie polskie znajdujące się pod zaborami nie rozwijały się równomiernie. Rozwój najszybciej postępował w zaborze pruskim, najwolniej w zaborze austriackim. W każdym zaborze dominowało rolnictwo, jednak w zaborze pruskim najszybciej, bo już na początku XIX wieku, zlikwidowano poddaństwo chłopów, dając im wolność osobistą i możliwość wykupienia ziemi, na której pracowali, rozpoczynając tym samym proces uwłaszczenia. W zaborze austriackim proces ten rozpoczął się od 1848 roku, a w zaborze rosyjskim nadal funkcjonowała gospodarka oparta na pańszczyźnie. Najszybciej przemysł rozwijał się na ziemiach pruskich na Górnym Śląsku. W zaborze rosyjskim przemysł koncentrował się w trzech głównych ośrodkach: łódzkim, przemysł włókienniczy, Zagłębiu Dąbrowskim, przemysł ciężki i górnictwo oraz w Zagłębiu Staropolskim, górnictwo i hutnictwo. W Galicji najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi były kopalnie soli we Wieliczce i Bochni. O ile rozwój przemysłu i nowoczesnego rolnictwa w Prusach był spowodowany szybko rozwijającymi się stosunkami kapitalistycznymi, o tyle w zaborze rosyjskim czynnikiem decydującym o rozwoju było państwo. Duży wpływ na rozwój gospodarki miał minister skarbu Franciszek Drucki-Lubecki. Z jego inicjatywy założono Bank Polski czy zniesiono cła z Rosją.